Centrum Usług Socjalnych prowadzi pełną swoją działalność. Trudny to czas dla nas, ponieważ gro naszych klientów oczekuje na nasze wsparcie codziennie w swoich domach i jest to oczekiwanie na wizytę pracownika bądź na telefon, za pomocą którego można przekazać swoje niepokoje, lęki. My tutaj w ten sposób udzielamy wsparcia takiego terapeutycznego, edukacyjnego, epidemiologicznego, no wszelkiego, życiowego, codziennego bycia z drugą osobą, bo trzeba podkreślić, że gro naszych klientów to są osoby samotne i czujące się osamotnione. W związku z czym dojście pracownika Centrum Usług Socjalnych jest tym okienkiem na świat i jest tą formą kontaktu ze światem zewnętrznym. Wykonujemy swój zakres obowiązków, czyli jest to opieka higieniczna, zabezpieczamy naszych podopiecznych, pielęgnujemy całe ciało, robimy zakupy, także załatwiamy im leki, wizyty u lekarzy. Jedynym naszym utrudnieniem jest to, że nie możemy zrobić zakupów w godzinach od 10 do 12. Pomimo to, że są to godziny dla seniorów, pomimo to, że mamy zaświadczenia, jednak do tych sklepów nie jesteśmy wpuszczani i w naszej pracy jest to bardzo duże utrudnienie. Pewnie są jakieś obostrzenia i jakieś procedury, które musicie przestrzegać, a których nie było wcześniej. Jak to wygląda? Wiele procedur też żeśmy sami wypracowali, choćby w przypadku sekcji gospodarczej, która dostarcza około 150 posiłków dziennie do domów naszych klientów. Tutaj głównie osoby, które świadczą te usługi, zauważyły, że dobrze byłoby, gdyby poprosić naszych klientów o wystawienie przed drzwiami krzesła, stołka, pudełka, do którego, żeby ograniczyć kontakt fizyczny twarzą w twarz, żeby ten posiłek można było zostawiać po zasygnalizowaniu jego dostarczenia dzwonkiem. Pracuję w Centrum Usług Socjalnych, no, na stanowisku kierowcy autobusu, ale w chwilach pandemii wszyscy pracujemy na jednej linii, czyli rozwozimy posiłki dla osób potrzebujących. W większości są to osoby schorowane, mające problemy z poruszaniem się, więc musimy dostarczać im to do mieszkań. Często wchodzimy do środka, no wtedy wiadomo, jesteśmy narażeni. Są to i prywatne budynki, są to w blokach, gdzie trzeba wyjść na czwarte piętro. Są to również domy pomocy, gdzie no większe jest ryzyko wtedy. No, nie? No ale no cóż, no, trzeba pomagać i tyle. Mniej więcej tych obiadów, mniej teraz? To znaczy, że jest tyle samo, co było przedtem, tylko że więcej jest na wyjazdówki, a mniej tutaj wydajemy do okienka. Obawiacie się kontaktu z tamtymi osobami? Chodzą w maseczkach, to się nie obawiamy, bo wiadomo, że bezpośrednio wydajemy tylko do, tak jak w tej chwili też tutaj ktoś puka, to ja idę, donoszę posiłek. Oczywiście nasi pracownicy zostali zaopatrzeni w ochronę osobistą w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych do rąk, no i odpukać przez ten cały okres nie doszło do żadnego zdarzenia takiego niepokojącego. W tej chwili ten kontakt jest ograniczony i gro osób, około 50 osób korzysta z kontaktu telefonicznego. Nasi pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, lekarz, psychiatra kontaktują się telefonicznie i udzielają wsparcia terapeutycznego. Telefonujemy do uczestników, pomagamy im w takich codziennych sprawach, gdzie możemy pomóc telefonicznie. Borykają się z różnymi sytuacjami, czyli załatwieniem sobie lekarstw, czy tak jak ostatnio było też dodatek mieszkaniowy, pokierowałyśmy tutaj rozmową tak, żeby to uczestniczce ułatwić i pomóc. Podopieczni najczęściej proszą o rozmowy takie wspierające, czyli mówią o lękach w obecnej sytuacji, która jest i któremu jakby ten stres i ta sytuacja napięcia każdemu towarzyszy. Mówią o lekach, obawiają się, że na przykład się im leki skończą, co dalej. Więc jest to głównie o stresach, które ich dotykają. Staramy się codziennie wykonywać telefony i mieć kontakt
z uczestnikami, którzy właśnie potrzebują wsparcia, ale tak jak też powtarzam, uczestnicy sami tutaj też dzwonią, sami chcą tego kontaktu, rozmawiają. No mówią, że brakuje im przede wszystkim zajęć, tej codzienności, uczestnictwa w tym życiu, które tutaj wspólnie budowaliśmy, prawda? No to też jest tak, że to jest część ich życia. Środowiskowy dom jest częścią ich życia i przed pandemią wszystko wyglądało tak, że wstawali, przyjeżdżali tutaj, brali udział w zajęciach, mieli zagwarantowany posiłek, a to daje poczucie bezpieczeństwa, prawda? Każdemu z nas, więc chyba tego brakuje najbardziej, tak po ludzku, po prostu. Jakie są największe problemy Centrum Usług Socjalnych w tym momencie? Myśmy musieli sobie tutaj poradzić sami, szyjąc maseczki dla naszych pracowników, bo maseczki były trudne do zdobycia miesiąc temu i cena ich była ogromna, w związku z czym no, musieliśmy sami zacząć działać. Gro naszych pracowników to są panie, które oprócz swoich specjalności terapeutycznych posiadają również takie codzienne umiejętności domowe i też potrafią szyć, więc przyniosły swoje maszyny i uszyliśmy maseczki. No jedna z takich maseczek to jest ta, którą ja mam na twarzy, piękna, kolorowa i wygodna. Od kiedy szyjecie maseczki i ile dziennie takich maseczek wychodzi spod waszych igieł? Jej, no my szyjemy już bardzo długo te maseczki, w zasadzie od początku, kiedy pojawiły się informacje o wirusie. Ile? No to tak różnie. Zależy, ile osób tutaj jesteśmy zaangażowane, ile jest danego dnia w pracy. Dzielimy pracę na etapy, każdy wykonuje. Ja tutaj szyję, dziewczyny wycinają, prasują, pomagają, więc w zależności jak też mamy inne obowiązki, bo dzwonimy do uczestników. Tak, ta ilość jest troszkę zróżnicowana. Szanowni Państwo, chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Centrum Usług Socjalnych, którzy w tym trudnym okresie, pełnym lęku i niepokoju, stawiają się do pracy, świadczą usługi w środowisku i muszę powiedzieć, że no zaszczyt to dla mnie pracować z ludźmi tak dużego wymiaru. Dziękuję.